Ta wizja nie jest pozbawiona realnych funkcji. I choć dziedzictwo chrześcijańskie Europy ma swój wymiar religijny zbawczy, który się rzeczywiste w Kościele, to przecież istotnym wymiarem tego dziedzictwa jest także chrześcijańska wizja człowieka i koncepcja życia społecznego. Przecież można sobie wyobrazić przyszłość Europy i świata z imienia i ci wszyscy, którzy gromadzą się razem z nami na modlitwie w tym szczególnym miejscu, jednocząc się z Chrystusem, jedynym odkupicielem człowieka. Na początku pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia od księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, pasterza kościoła bielsko-żywieckiego, który jest dzisiaj obecny na sesji biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze przed jutrzejszą uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,